Witam was kochani gorąco i serdecznie, ja jestem Juken, przed wami 46. odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli wszystko na waszych oczach, cały rozwój firmy, całe takie biznesowe rozkręcanie. Moi drodzy, właśnie, co by tu dzisiaj fajnego zrobić? Dziś mam ochotę zdecydowanie zrobić krótszą trasę, bo jak widzieliście ostatnio troszkę tych tras dłuższych było. Tutaj może jeszcze przyjrzyjmy się, bo w poprzednim odcinku, słuchajcie, widz zainspirował się tą moją taktyką i zadał pytanie, więc pozwolę sobie odpowiedzieć, no bo to też jest seria oprócz gameplayu poniekąd poradnikowa. Chodzi mi oczywiście, moi drodzy, może nie zarządzanie kierowcami, a garażami, bo widz zadał takie pytanie, bo chodzi mi tutaj o tą rzecz, ja wam cały czas to podkreślam, że tego poznania ja sobie nie rozbudowuję. Zostawiłem go tak, jak jest, dostaliśmy go tak, że tak powiem, fabrycznie. Z czasem go sobie rozbuduję i będę miał w tym poznaniu tylko i wyłącznie swoje ciężarówki. Nie robię tego, bo uważam, że na moim levelu, czyli 25. przy kasie, którą mamy, jeszcze to nie jest czas, więc tu odpowiadając widzowi na pytanie, czy jest sens właśnie mieć swój garaż i mieć na przykład jedną ciężarówkę do takich jakichś normalnych kursów, drugą typowo do bardzo ciężkich ładunków, odpowiedź jest taka podwójna. Znaczy tak, z jednej strony jest sens i ja sam mam zamiar to zrobić, ale na 30 levelu. Teraz uważam, że za wcześnie i właśnie z tym wiąże się druga część odpowiedzi, drogi widzu, bo widz, który zapytał, ma 17 level, jeśli dobrze pamiętam, więc w przypadku twoim no sensu nie ma to najmniejszego, nie na tym etapie. Szkoda według mnie tej kasy, lepiej ją zainwestować w pracowników ciężarówki. Ja myślę, że jeśli będę miał tutaj, widzę, mam 30 kierowców, czyli w sumie 29. Jak będę miał 50 kierowców, to kupuję drugą ciężarówkę. Tak, myślę, że to jest wtedy dobry plan. Na razie nie ma co tej kasy tak, bo jakby nie patrzeć, trzeba spojrzeć na to obiektywnie, przynajmniej w moim tutaj założeniu, tak? Ta ciężarówka no jednak będzie używana tylko przeze mnie, czyli jeżeli będę miał 2, 3, 4 ciężarówki, to one siłą rzeczy będą stały bezczynnie. Ja nie chcę tam pracowników na nie zatrudniać. Jeśli twój zamysł jest taki sam, że ta ciężarówka, jedna z ciężarówek ma stać no, bezczynnie, to na pewno nie jest to level 17. Opcja druga, którą mógłbyś zrobić, no to, że jeśli chcesz użyć innej ciężarówki, no to na następną, na tę trasę twoją zatrudnij kierowcę, ale czy to jest sens? Według mnie to już jest takie mieszanie, bo musisz pamiętać, żeby potem tego kierowcę zwolnić albo zamienić. To jest według mnie takie komplikowanie sobie sprawy. Ja bym poczekał, tak jak ja tutaj chcę zrobić, do 30 levelu, a poza tym jeszcze, co zauważyliście widzowie, to ta moja ciężarówka, o 14% odkrytej mapy, te moje Volvo z ciężkimi ładunkami też daje radę, z lekkimi też, także nie do końca jestem przekonany, czy jest aż tak sens to rozgraniczać. Moi drodzy, no wypadałoby coś tutaj zadziałać, ale no, jak widzieliście w ostatnich odcinkach, w paru odcinkach poniosłem porażki. Poza tym też sobie zmieniłem ceny zleceń o połowę tańsze, więc no, zaczyna się robić challenge i myślę, że dobrze. Ale może jedną ciężarówkę bym kupił, tylko pytanie, czy mam gdzie, bo jakby tak bezmyślnie klikam. Chyba nie mamy gdzie. Nie, tutaj, Stambuł. Dobra, do Stambułu można spróbować jedną ciężarówkę kupić. Dzisiaj nówki nie będziemy kupowali. Jeśli jakaś fajna, używana się trafi, to ją kupimy. Jeśli nie, to nie. No może ta Scania nie byłaby najgorsza. 360 koni, 1400 litrów paliwo. 400 tysięcy. No oby to potem nam może zabraknąć. Ale trudno, znacie moją metodę, często biorę takie szybkie kredyty na tak zwaną szybką podróż. No może zatrudnijmy z jednego pracownika, nie ma problemu widzowie, trzeba się rozwijać. A ja dziś tak jak mówię, zrobię raczej trasę taką krótszą, do około 1500, dobrze. Tradycyjna metoda, moi drodzy, to już znacie, nie muszę mówić. To już. O, tu nie masz takiego wyboru dzisiaj. No to tylko jedna pani ma dwóch długodystansowców. No to Kaja będzie zatrudniona po prostu dlatego, że ma... Jak brak funduszy. O kurde, widzowie. Ile zatrudnienie kierowcy kosztuje. Ja pierdzielę. No. O kurde, kredytu nie wezmę.
No to się porobiło. Nie wiem dlaczego mogę zero pożyczyć. No tak, bo mam wszystko na zero. Dobra, to trzeba wziąć trasę w takim razie, słuchajcie, i nie ma co się szczypać, nie ma co się szczypać. Cena według dystansu. O, to by nie było takie długie. Jest podwójna naczepa i mamy właściwie wiele opcji, bo jest ładunek o wysokiej wartości i delikatny. Ale może bym sobie. O nie, 1800, trochę długa trasa, aczkolwiek do Włoch fajnie by było, nie? Do Włoch pojechać, coś byśmy odkryli, ale chlor już wieźliśmy ostatnio. Ja też nie chcę tak jakoś duplikować, słuchajcie, tych zleceń. Tutaj jest pilna dostawa na. O nie, 3000, nie, nie. Dzisiaj widzowie mamy krótką trasę. Dzisiaj tak 1200, 1000. 500 maksymalnie. Dobra, cena według dystansu nam tu nic fajnego nie daje. O, tu jakiś etan jest, ale nie, no moi drodzy, nie. 2,5 tysiąca to za dużo. Nie chcemy takiej trasy, nie chcemy. Znaczy dzisiaj nie chcemy, wiecie, nie można ciągle, chyba że weźmiemy widzowie sobie jakiś ładunek wielkogabarytowy. O, widz ostatnio prosił, żeby znowu spróbować, tylko wiecie co, nie wiem czemu nie mamy. Mamy coś tutaj. Wiecie co? Widz ostatnio prosił, to dla widza, ja to chętnie zrobię. Moi drodzy, dla widza, tylko co byśmy mogli wieźć? Tutaj jest 160 kilometrów, tutaj jest trochę droższe to. Oba są ładunki ogromniaste. Dobra, widzowie, dla widza weźmy, czyli do Francji trzeba by się. Ładunek ciężki, tak pół na pół, ale. Już jechałem z ciężkim ładunkiem, tym Volvo da radę. Obyśmy tylko szybką podróż mogli zrobić do Francji. Ciężarówkę mamy uszkodzoną? No tak. Tak średnio. Gdzie jest to? Ta miejscowość. Tu jest Paryż, tu jest Reims. Remois, czy nie wiem jak to się czyta. Pewnie Remois się czyta. Miałem francuski w liceum, ale jakoś nie. Wtedy, kurwa, żałuję, bo wtedy jakoś, aha, bo musimy tam i tak dojechać. Okej, ruszajmy. I gdzie to my mamy jechać, widzowie? Nie, nic nie naprawiamy. O, już ktoś zarabia. No widzicie, już pracownicy zarabiają. Ale czemu ja mam jechać 100 kilometrów? No dobra, widzowie, no już pojedziemy, no co mamy zrobić? Może w nic nie, Skreślam. może nic nie przyzwonię, ale to myślę, że już Na rondzie zjedź drugim się zjazdem. spotkamy, jak po ładunek podjedziemy, widzowie. Tu by jeszcze było Zjedź stąd, wielkie ale u. tam mieliśmy. Nieważne, znajdę nową trasę. Zagadałem się, widzowie, z wami. Jesteśmy na szczęście na pusto, więc zawrócenie nie będzie problemem. Przeliczam trasę. Trawę wjechałem. Dobra, cicho mi tu nie jechać, bo ja zawracam. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Dobra. O, wiecie co możemy? Czekajcie. Tu by właśnie chciałem powiedzieć, że byłoby fajne utrudnienie, gdyby na przykład piesi przez pasy przechodzili. To też by było takie, wiecie, takie. Myślę, że ciekawe. Jakieś by było utrudnienie. Dobra, mamy Stambuł. Mamy Stambuł, tylko musimy naszą panią kierowcę ustawić. Krótka trasa z dużym. Dystansem nie ma co. Pani Kaja. Długodystansowiec oczywiście. Reszta wszyscy chyba mają dobrze ustawione. Ja tutaj też dawno nie zaglądałem, więc. A powiem wam szczerze, że warto tutaj zaglądać i kontrolować to. Tak jak kontrolujecie siebie, to warto, ale to myślę, że wszystko mamy ok. Dobra. No słuchajcie, moi drodzy, podjadę w takim razie po ten wielki, ogromniasty ładunek jeszcze przez Francję. Zjedź z ronda. Joki fuks. Sorry, gościu, sorry. Na Podjadę pod rondzie ten zjedź ładunek. pierwszym zjazdem. Jedziemy, ale wiecie co? Powiem wam, że to Volvo. Zjedź z ronda. O właśnie, to też kolega będzie mógł zobaczyć, który pytał. Widz, który pytał. Będzie mógł zobaczyć, że to moje Volvo przy takiej konfiguracji daje radę i ze zwykłym ładunkiem, i z tym o wielkiej gabarytach. Ale powiem wam jedno, nie? To Volvo to jest tak, słuchajcie, skonfigurowane, że zobaczcie, ono idzie jak szatan.
Dobrze, że nie miota nim jak szatan. Ja nie lubię na przykład tym Volvo jeździć na pusto, bo ono się tak niebezpiecznie, słuchajcie, rozpędza, że jakby gdzieś zawsze nie mam kontroli nad tą prędkością. Patrzcie, idzie jak szatan. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, to ja już tu sobie, widzowie, dojadę. Mam nadzieję, że bezpiecznie. I lecimy z... Co jest o tyle fajne? Właśnie, tu wam dam takiego protipa. Jakbyście chcieli nie spać, chociaż to spanie wiadomo, że daje korzyść, bo też pieniądze zarabiacie w tym czasie, ale no jeśli byście już bardzo chcieli nie spać... O! Czemu ja się tak zagapiłem? Kurde, nie no, widzowie, ja nie mogę. Ja nie mogę, słuchajcie, odcinków nagrywać. Zawsze zagapię. Chciałem powiedzieć, że jeśli byście chcieli nie spać, to... Bo te, chodzi o ten czujnik tego spania, nie? Zmęczenia, tak to się nazywa, symulacji zmęczenia. To jeśli byście chcieli właśnie wzięcie takiego zlecenia wielkogabarytowego, resetuje wam całkowicie ten tachograf, czyli nieważne jak jesteście zmęczeni, to wam się wyzeruje, nie? I paliwo chyba też wam się wyzeruje. Nie do, zaraz zobaczymy. Dobra, za chwilkę się widzimy, no już te 90 km. Ale ja nie jestem przekonany, widzowie, czy my przypadkiem nie jedziemy czymś bardzo podobnym do słynnej trasy śmierci Skele, ale no to raczej nie jest ta droga, ale bardzo podobna. A tędy już chyba jechaliśmy kiedyś z jakimś towarem. Tego Remua. Dobra, ja podjeżdżam po towar, za chwilkę się widzimy. Oj, jakie tu są zakręty. Lepiej kciuki trzymajcie, żebym w coś nie przydzwonił. Nie no, grzecznie pojadę dzisiaj, kulturalnie. Przynajmniej dziś mi nikt nie powie, że nie pojadę realistycznie, bo z takim ładunkiem, słuchajcie, jaki będziemy mieli, to będzie tempo 50 km na godzinę maksymalnie, także nie ma opcji, żeby nie jechać, słuchajcie, realistycznie. Za chwilkę się widzimy, widzowie, jak dojadę. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, do kamieniołomu przyjechaliśmy, także wyjazd z tego może być naprawdę, słuchajcie, trudny. Jeszcze się zastanówmy, tu mamy jeszcze jeden wybór, ale to już jest normalna trasa, więc my dzisiaj chcemy w konwoju jechać, ale w normalnej trasie też mamy jakieś tam wiertła, tutaj podwozie, albo jakieś wysoka technologia, ale nie. Oba, słuchajcie, mają ten sam dystans. Z tym mi się chyba wygodniej pojedzie niż z tym kołem, aczkolwiek wiem, że z tym było trudno. Tylko powiem wam, że ciężki może być wyjazd. Bezpiecznie. Widzowie, może być ciężki wyjazd. O, zobaczmy już sobie tą animację. Może być ciężki, słuchajcie, wyjazd stąd, bo wjechaliśmy do kamieniołomu, ale już mamy przygotowane. Bałem się, że będziemy musieli w dół wjechać. No, mi tu gościu kiwa, jakieś tam zdjęcia wszyscy robią. Nie wiem, co to takiego do robienia zdjęć. Ale dobra, tak, znamy zasady. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek, to jak widzicie, jest taki totalnie na luzie. Ej. To jest. Chyba Volvo za słabe jednak. Oj, kara będzie, widzowie. Ja nie mogę ruszyć, słuchajcie, pod górkę. Widzowie, ale to panie, jak widzicie, jazda ciężarówką oczywiście nie należy do jakiejś tam mojej pasji. To jest tak bardziej na odstresowanie czy na coś. Jak widzicie, ja bardziej się zawsze skupiam na rzeczach biznesowych. Dobra, ruszyliśmy. I to mnie najbardziej kręci, dlatego też nowa seria jest na moim kanale. Nie wiem, czy widzieliście, ale seria Supermarket Simulator, gdzie też rozwijam biznes. Jak widzicie, w takich zawsze rzeczach biznesowych rozwijania firmy się czuję jak ryba w wodzie i zawsze mi to kapitalnie wychodzi. W Eurotracku w tej chwili już też. Nawet jak tutaj wziąłem wolniejszą, bo ta seria, moi drodzy, tutaj z Eurotracka, to jest już drugą serią od zera do milionera z levelowania na moim kanale. W pierwszej bardzo szybko się rozwinąłem. I też było wiele komentarzy, że wątpiliście, jak to jest możliwe tak szybko się rozwinąć, więc zrobiłem drugą serię, w której celowo popełniałem błędy takie, jakie wy popełnialiście moim zdaniem, czyli robiłem wolniejszy rozwój, co za tym idzie.
No i moi drodzy, wszystko na waszych oczach, tylko na odcinkach. Tym się różni ta seria od poprzedniej. Ale no jeśli chodzi o ten konkretny odcinek, to wiadomo, że on nie będzie ani odcinkiem do levelowania, ani odcinkiem do kasy, no bo widzicie, to zlecenie to jest tam taka popierdółka. Ale to będzie po prostu bardziej takie coś dla takiego oderwania od normalnych kursów, które zawsze robię, coś po prostu innego, nie? Na tej zasadzie, widzowie. Szkoda, że w nocy jedziemy, aczkolwiek da się przeżyć. Ale jakby ktoś chciał zobaczyć właśnie tą serię z Supermarket Simulatora, to jest ona już na moim kanale, już tam dzisiaj chyba któryś odcinek wrzucałem. 7 czy 8. Do skrętu w prawo. I bardzo fajnie ta seria się przyjęła, no bo bardzo fajnie mi się ten market tam rozwija. Jeszcze muszę wrócić do Farming Simulatora oczywiście, którego parę dni przerwy sobie zrobiłem. I może się pojawi jeszcze na przykład City Skylines, bo to też jest jakby nie patrzeć rzecz z biznesem. Chociaż widzicie, w moim przypadku nawet z Farming Simulatora, który jest jednak symulatorem rolnictwa, ja zrobiłem symulator biznesowy, bo ja tam od razu, słuchajcie, biznesy porozkręcałem. I ten mój Farming Simulator ma mało co wspólnego z rolnictwem. Znaczy coś tam ma, nie? Ale też bardziej poszedłem. To tak samo można powiedzieć odnośnie serii właśnie z Eurotrucka, że ja tutaj też idę bardziej w kwestie biznesowe, zarządzania, analizowania niż samych, powiedzmy, samej jazdy. Zresztą wielu z was, ale tu ciemno. To wam nie pokażę maszyny. Wielu z was słusznie zauważyło, że no nie zawsze mi wychodzi dobrze ta jazda realistyczna. Nie umiem jeździć realistycznie. Tak w 100% nie. Nudzi mnie to. Po prostu mnie to nudzi. Ale przez realistyczną jazdę w 100% to rozumiem oczywiście jechać, no nie wiem, te 90 na godzinę z tym blokerem. No tutaj siłą rzeczy, widzowie, no jedziemy realistycznie, no bo jedziemy 50 na godzinę. Ja tu nic nie widzę, słuchajcie, w tych lusterkach. Nie wiem, czy gdzieś zahaczę tą maszyną zaraz. Tam powinno światełko jakieś się świecić. Bo zawsze jak jechaliśmy, to tak byłem w stanie sobie dobrać tą szerokość, a w tej chwili ja nie widzę kompletnie nic, jak jechać. Tak jadę na... No, już gościa zahaczyłem. Widzicie? Bo ja nic nie widzę. Tam światełko powinno być na tej szerokości. Niby coś tam w lusterku widać, ale przez to, że jest tak ciemno... Ja w życiu się nie spodziewałem, że tak w ciągu nocy pojedziemy po tej drodze z zakrętami tutaj. Pojedziemy, ta droga ma same zakręty, bo musiałem tą drogą dojechać tutaj. Także to jest trudne, słuchajcie, trudny challenge. Wbrew pozorom trudny. Bo tu są same zakręty, a dodatkowo nic nie widać. Także nawet 50, jak widzicie, nie jadę, tylko jeszcze wolniej. To zlecenie oczywiście do opłacalnych nie będzie należało, ale gdzieś tam w następnym odcinku jakąś dłuższą trasę sobie zrobimy, znaczy dłuższą, taką średnią, o, bo jeszcze parę dni muszę się przygotować jakby mentalnie i psychicznie do takiej trasy najdłuższej. Mówimy o takiej 5000 plus. Ktoś z was mówił, że mógłby mi... O! Poślizg padłem, coś kurde. No i co ja mam, gościu, jedź. Za duży ruch jest, widzowie, przy takim. No i patrzcie, tym się w ogóle nie da sterować. W świecie realnym to już by była tragedia, jakbym tak w gościa przydzwonił. Ale nie, naprawdę, za ciemno jest. Ja teraz nie wiem, no... Widzicie? Tak to wystaje, to jak cholera. A ja nie widzę. No i znowu, widzicie? Ja nie wiem, jak mam jechać, bo jest tak ciemno. Kurde! No i wjechałem w krzaki. Z tego tirowca jednego. Tirolota. Za duży ruch jest. Nie wiem, dlaczego w nocy to jest taki ruch. Na tych zakrętach. Trudne to jest. To jest, powiem wam, trudne. Tu muszę patrzeć z jednej strony, żeby o te słupki nie zahaczyć, ale dobra, tu słupków nie ma, to możemy do prawej trochę. Może nie będziemy o ludzi zahaczali. Po prostu ta ciemność, wiecie, mi jakby najbardziej
Najbardziej mi widzowie utrudnia to, że jest po prostu ciemno, nie? Naprawdę, ja nic nie widzę w lusterku. A może parę dni po prostu też nie byłem w Eurotrucku i tak się skupiłem na budowaniu marketu. Telewizja stoi, zatrąbię im. Dobra. Kręcą mnie, to się kameruje, widzowie, to się kameruje wszystko. Jak i wiecie, krótki odcinek z dużym gabarytem. Ja lubię te gabaryty wozić czasami. Jest to challenge taki, wiecie, taka nutka, można powiedzieć, niepewności, bo jedziesz wolno, a widzisz, że łatwo coś nawywijać. Ale z drugiej strony, na dłuższą metę, expa się za to nie dostaje. No i widzicie, no i znowu o kogoś zahaczyłem, przez to, że nic naprawdę nie widzę na tych zakrętach. No i... czuję, że to będzie ciężkie zlecenie, widzowie. Jak my to dowieziemy w całości, ile mamy jeszcze? 300 kilometrów, widzowie, przed nami, o kurde. To jest wyjątkowo długa trasa, bo te trasy... No i widzicie, nic nie widać. Ja zbańczę na tym zleceniu, słuchajcie. Bo tu mam z jednej strony te pieprzone słupki, których nie widzę, bo jest ciemno. Ja właśnie w nocy nie lubię jeździć, a prawda jest taka, że większość w realnym świecie tych dużych gabarytów jeździ w nocy, nie? Także zobaczcie, widzowie, jaka to jest. Tutaj ogromne pokłony do wszystkich kierowców, którzy wożą wielkie gabaryty, bo ja na przykład teraz no kompletnie nie umiem się odnaleźć. W nocy chodzi o to, że jest tak perfidnie ciemno, że mamy tą, wiecie, gdyby to było jeszcze szarawo, nie? A tu mamy szczyt nocy, jest tak ciemno, że ja po prostu w ogóle nie widzę. W dzień na pewno bym wolał jechać. Nawet jakby był większy ruch uliczny, to wolałbym jechać w dzień. Prawda jest też taka, że ja w Eurotrucku dość mało jeżdżę w nocy, ze względu na odcinki. Nie oszukujmy się, widzowie. Bardzo mało jeżdżę. Jakaś policja, o, gdzie my tu mamy jechać? A tu gówno widać. Ja nawet, słuchajcie, widzowie, miniaturki nie zrobię, bo tu tak ciemno, że niby prosto jedziemy. Pięknie, pozostawiali. Udało mi się ich nie zahaczyć. Ciężka to będzie trasa, bo to jest taki poziom troszkę troszkę wyższy level trudności moim zdaniem, dlatego że ta trasa jest mocno z zakrętami, nie? Zresztą ja wam mówiłem, jak robiliśmy ten odcinek tam niedawno, w tej serii już był taki odcinek z dużymi gabarytami, z konwojem, i tam wam wtedy mówiłem, że mam wątpliwości, czy w ogóle tamten odcinek, się zastanawiałem, czy on się uda, bo na promocie, słuchajcie, na promocie naprawdę jest ciężko. Jeżeli po Polsce jechać, ja bym w ogóle takie wielkie gabaryty najchętniej po Polsce zrobił, moi drodzy, bo to by było, wiecie, zwiedzanie Polski, ale na promocie to jest trudna trasa. Ale możemy jeszcze raz, jak będziecie chcieli, widzowie, to ja z miłą chęcią jeszcze powtórzę odcinek z wielkich gabarytów i zrobimy go w Polsce. Wiecie, jazda po Francji, może to jest główny powód, nie? Że ja wziąłem ten duży gabaryt po prostu z Francji, a mi to nie sprawia żadnej frajdy, bo rozumiecie chyba, o co chodzi. Jadąc po Polsce z dużym gabarytem, to jest jakaś tam frajda, nie? No bo to Polska, wiadomo, no. To Polska, no. Polska najlepsza. A jadąc już po Francji z takim wielkim gabarytem, no mi to osobiście frajdy nie sprawia. Zobaczcie, jakie mamy od razu małe kwoty zleceń. 4000 kierowca zarobił. Więc chyba działa te zbicie tych zleceń. Ja nie patrzyłem, jakie teraz jest najdroższe zlecenie. Nie najdłuższe, bo najdłuższe są 5000, ale najdroższe. Bo o połowę zbiłem wartość zleceń. I myślę, że tak będziemy grać teraz, żeby to trochę sobie podnieść level trudności, żeby... Wiecie, bo to już
No nie byłoby, widzowie, żadnej frajdy, jeśli teraz te ciężarówki bym tak kupował jak szalony. Czyli widzicie, już nie będę po 3 ciężarówki kupował w jednym odcinku, tylko na przykład będzie to... Będzie to może jedna ciężarówka, nie? Już myślałem, że przydzwonię, dlatego na chwilę zamilkłem. Dobra, tu gdzie słupków nie ma, to mogę do prawej jechać. To nie będę gagatków zahaczał. Niby 50-ką się jedzie, widzowie, ale to naprawdę jest trudna jazda, jak macie takie zakrętasowe drogi. Ten ładunek was wynosi. Tam nawet nie patrzyłem, ile on łącznie waży. Bo tam nie było chyba gdzieś na... Może gdzieś było napisane, tylko nie zwróciłem uwagi. Także wracając do tego rozwoju naszego biznesu, tego co nas najbardziej kręci właśnie, rozwoju firmy, to teraz jest taki level trochę trudności zwiększony i będziemy mieli właśnie, widzowie, już raczej ciągle te zlecenia za połowę wartości. Jak widzicie, pracownicy też, więc już nie będzie, że pracownik, nie wiem, 100 tysięcy zarobił, przypuszczam, że to się nie stanie. Będziemy obserwować, ale widzicie, no zlecenia pracowników znacznie spadły. Oby nam tylko minusów nie generowali. I ja nie ukrywam, że to mnie mega kręci. No w tym momencie mamy, wiecie... Jedź prosto. Taki challenge właśnie biznesowy. Tak jak w Supermarket Simulatorze, też wiecie. Też buduję market od zera, coś tam czasem jakiś kredycik wezmę, metodę stosuję dokładnie tą samą. Ale też właśnie mnie mega kręci rozwijanie biznesu, także no widzicie, to jest dla mnie, się tu czuję jak ryba w wodzie. W takich sprawach. Także musicie mieć też na uwadze, że dla mnie jakby tutaj Eurotrack, głównym priorytetem w Eurotracku jest rozwijanie firmy, tych wszystkich rzeczy i tu jeszcze mi paru funkcji brakuje, o których też mówiłem wiele razy w odcinkach. Na przykład spedytora, który by wybierał, czy ja jako spedytor, który mógłbym dawać zlecenia kierowcom, żeby oni minusów nie mieli. To byłoby do zrobienia, tylko dobrze by było oczywiście, jakby było też napisane, jaki wyjdzie potencjalny koszt tego kierowcy na danej trasie, żeby wiedzieć, ile na czysto zarobimy, tak plus minus, szacunkowo. Wiadomo, no kosztów paliwa czy coś, no nie da się jakby szacować. Ale tak plus minus, chociaż koszt kierowcy, jego wypłaty może w ten sposób. Ale to też będzie osobny poradnik o tym, bo ja też myślę, znaczy poradnik to nie będzie poradnik, taki chcę nagrać filmik, którym po prostu chcę powiedzieć, co w Eurotracku mi brakuje i co fajnie by było, jakby się w update'cie pojawiło, aczkolwiek też wiadomo, że wątpię, żeby tak wielka firma jak SCS Software w ogóle zobaczyła filmik takiego małego gościa jak ja, no ale zobaczymy, może ja to nagram, może jak pokomentujecie dobrze, dopiszecie, czy zgadzacie się z tymi propozycjami zmian, to jest szansa, że może film jakiś zasięg załapie i oni to zobaczą. Ale też wątpię, żeby sobie wzięli do serca, bo wiecie. Już jest za duża firma, tam już za duża kasa. Oj, oj! Oj! Oj. Dobra, daleko jest, co ty mi tam klikasz, jak on tak daleko. Ej, zaklinowałem się, widzowie. Aż jakiś kretyn mi trąbi. No jedź tą ciężarówką, chłopie. Bo ja nie wyjadę przez ciebie.
Dobra, teraz łaskawie cofnął. Możemy jechać. Słuchajcie, bo musimy się troszeczkę... Ja pierdzielę, widzowie, ale mnie tu spotkał niefart. Musiałem się zaklinować, nie? Wpadłem jak śliwka w kompot, słuchajcie. Dobra, widzę ten pojazd z sporty przecież. Dobra, może się uda. Stój. I teraz do przodu. Teraz damy radę. Dobra, wyjechałem, widzowie. Ciekawe, co jakbym sobie na stację zajechał zatankować. Co by powiedzieli na to ci piloci. Jedziemy, dobra, uff. Nie, no trudne. Trudne zlecenie w nocy, ale trochę jadę wolno i się zaczyna rozjaśniać, także najlepsze przed nami, widzowie, już. Już najlepsze, słuchajcie, przed nami. O, taki oto gabaryt. Byście widzieli. Chciałem wam pokazać właśnie, co wieziemy i nie byłem w stanie wam pokazać tak ciemno. I zobaczcie, to nie dziwcie się, to nie jest tak łatwo z tym przejechać. Po ciemku, jak nic nie widzisz. Także mega szacun dla wszystkich kierowców, którzy wożą gabaryty, bo to nie jest, widzowie, takie łatwe, jak się okazuje. Nie jest to takie łatwe, szczególnie mówimy po ciemku, tak? Tu nie chodzi o ogólnie w ogóle wożenie gabarytów, no nie jest łatwe, tu trzeba dużą ostrożność zachować. Ale w nocy, kiedy nic nie widzisz, teraz już zaczyna mi się lepiej jechać, bo a ci musieli tu stanąć, kurde, gałgany jedne. Dobra, no i uszkodzenia. No i widzicie, mam uszkodzenia, więc będzie kara za uszkodzenia, także taki odcinek bardziej dla fanów. Tak naprawdę. Ja się bardziej, widzowie, nadaję do rozwijania biznesów niż tam do jazdy ciężarówką, ale to już wiecie i to się z wami zgadzam. Ale też w tym kierunku właśnie robię Eurotrucka, no, że trzeba pojeździć, to trzeba, chociaż nie powiem, no sprawia mi to przyjemność, no teraz też mi to sprawia frajdę. Tylko po prostu tak jak stwierdziliście, no jeżeli ja bym miał jechać, no tutaj to mnie nie nudzi, bo tu jakby widzicie, że przy takim ładunku cały czas się coś dzieje i trzeba uważać, ale jakbym normalnie taką trasą miał, nie wiem, ogólnie miał, no może taką trasą to by dało radę jechać akurat 90, no bo są same zakręty, nie? Ale ogólnie jakbym miał 90 jeździć, to dzięki bardzo po autostradzie, to bym zasnął chyba. Ale uszkodzenia, ja nawet nie patrzę, słuchajcie, na licznik uszkodzeń, bo to nie ma sensu, ale teraz zaczyna się robić jaśniej i jest lepiej. A znak drogowy zawsze możemy skosić. Tego słupka się tylko nie da skosić. Dobra, 160 km do celu, czyli połowę drogi mamy za sobą. Nie wiem, co to się stało, widzowie, ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej, widzowie. O, teraz zobaczcie, jaki ładny ładunek. No, spowodowanie kolizji. Już chyba z 5 mandatów dostałem, jak nie więcej. To akurat moja wina, bo chciałem wam pokazać ładunek, ale jeszcze jest za ciemno, żebyście dokładnie zobaczyli. Trzeba wolniej jechać. Nie no, zaraz się zacznie robić jasno, bo już zaraz piąta będzie. I zobaczcie, ile godzin czasu gry jedziemy już, nie? Bo to tempo jazdy mamy, widzicie, jakie... Oj, tu trzeba uważać na te... Bardziej nie mogę do prawej, więc ty, gościu, się... No i żeś mi się, kurde, wrąbał tą cysterną. Spierdzielaj. Jadę z ładunkiem wielkim. Widzisz, że jadę, to byś zjechał, a nie, kurde, środkiem sobie jedzie baran jeden. Ja tu mam mur z prawej strony, nie mogę bardziej do prawej. Czy jak ja mam jechać? Jest mur, widzicie, że jest mur biały. Dobra, już nawet nie patrzcie na te kolizje, nie? Dzisiaj nie było umowy, że nie będzie mandatu. Jadę grzecznie, kulturalnie, no jest mur, no to co? A ci muszą środkiem jechać, kurde, tymi tirami tu akurat. To jak to mówił ten z Torunia. Tu powinni zamknąć, zablokować, a nie, wielka straż, co pieniądze moje z renty biorą. Piździec, zablokować. No, powinni zablokować, a nie sobie jeżdżą tutaj, kurde. O, przyspieszyliśmy tempa, widzowie, jeszcze zaraz mandat za przekroczenie prędkości dostanę, słuchajcie.
130 km. Bo ja się upociłem, nie widzowie, aż się upociłem. To jest. Tu naprawdę jest to taki level trochę no, trudny, bo tu jak widzicie, jedziemy te 50, ale naprawdę trzeba uważać. Zahaczyłem o znak drogowy. No i teraz stąd już w życiu nie zjadę, nie ma opcji. To zjechałem? Jadę czy nie jadę? Chyba jadę. Jadę chyba. Nie będę jechał. Wszystkie kary na mnie idą. No chyba idę. E no dobra, jedziemy. Powoli, powoli, powoli. Zaraz ogarniemy. Terenówka mi tu przeszkadza teraz. Kurde, muszą jeździć po tej drodze. No, kolizje, no to jeszcze. Z 10 mandatów, dobra, spoko. Ten ich spycha do prawej, a oni i tak jadą. Także nie, z tym się bardzo akurat ciężko jeździ. To jest jeden z gorszych ładunków dla mnie, widzowie. Bo tak naprawdę, mówię wam szczerze, ładunki są różne. Ja na przykład wolę te okrągłe. Kształtne jakieś. No są różne ładunki, nie? I to jest jeden z trudniejszych ładunków. Bo on tak dziwnie wystaje i po prostu to jest tak według mnie w ogóle największy ładunek, jaki wieziemy. Jedź prosto. Według mnie na szerokość, więc to nie jest tak, widzowie, hopsiu. O, teraz zobaczycie, jaki ładny ładunek. Widzicie, jaki ładny ładunek? Aż zwolniłem przez to, żebyście ładunek mogli zobaczyć. No, ładny, nieładny, no zobaczcie, olbrzymi, no i... I teraz widzicie, o co tu chodzi. To nie jest tak łatwo z tym jechać. Powiem wam szczerze, że raczej jeśli tutaj teraz miałbym patrzeć... Znaczy, to też nie do końca, ale... Czekajcie, muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć. Minuta, widzowie. Tak się właśnie zastanawiam, nie? Co jest dla mnie przyjemniej, jakby... No, jako challenge, raz na jakiś czas taki ładunek wielkogabarytowy, taka odskocznia, że po prostu krótka trasa i trochę więcej uwagi trzeba poświęcić, spoko. Ale wiadomo, jakbym miał wozić częściej te wielkie ładunki, to nie sprawiałoby mi to jakoś tam frajdy, to jest raz, a dwa, przede wszystkim chodzi o rozwój firmy, no nie dawałoby nam kasy. Jedź prosto. Bo to tylko o to chodzi, to nie jest coś, co się opłaca, czy nie wiem, żeby exp dostać, no nie. O, się jasno zrobiło, no i można jechać, więc to tak na dłuższą metę to też nie. Głównie chodzi pod kątem expa, bo wiecie już, jakby tak nie można wszystko na kasę przeliczać. Chociaż wiadomo, że do rozwoju firmy jest ona ważna, ale jak widzicie... Nie mamy tej kasy za dużo, niestety. Ta trasa niewiele zmieni, także... Ale podoba mi się to, że teraz jakby znowu poczuję taki dreszczyk emocji, że będzie trzeba na ciężarówki dla pracowników, czy jak później będę chciał swoją kupić, że będzie trzeba zbierać, że ta kasa, zobaczcie, ona już nie płynie takim strumieniem. Nie? Bo dla mnie możemy zrobić za jakiś czas, 2-3 odcinki dajcie mi, zobaczymy, taką bardzo długą trasę 5000 i zobaczymy, ile w czasie takiej trasy wleci kasy. Od kierowców oczywiście, mówimy o pracownikach, nie? I myślę, że to już nie będzie tak milion, 2 miliony, jak było wtedy. Jak milion, to może być maks. I nie ukrywam, że to mnie kręci, nie? A może się okazać, że 500 tysięcy znowu... Kudziwa. Kudziwa. Kudziwa, widzowie. Ratujcie. Przeszkadzają mi tu, jeżdżą gagatki po drodze. Po co oni tu jeżdżą? Przecież to ja tu wiozę gabaryta wielkiego. Kurde, Walduś. Gabaryta wiozę. Po co oni tu jeżdżą? Kto ich tu wpuścił? Zobaczcie, jaki ruch. Bo rano, no rano to są godziny szczytu i to jest tak, ten mod mi tak jakby ustawia ten ruch. Niezależnie od tego, co ja tam sobie ustawię w tych... w tej komendzie, to ten mod i tak ustawia według godzin.
Jeżeli miałbym tu oczywiście teraz w tej konsoli wpisaną komendę na największy ruch, no to by była tragedia, nie? To by były po prostu same korki. Oczywiście, jak nie pomyślałem, mogłem zmniejszyć ruch w komendzie, ale ja nie lubię, tak wiecie, oszukiwać. Mam ustawiony jakiś tam ruch, nie wiem, to było na trójkę czy na czwórkę, jakby już tego nie zmieniam. Fakt, że on jest i tak większy niż domyślny. Do skrętu w prawo. Bo widzowie, domyślny ruch jest na jedynkę, a ja mam na czwórkę chyba, czy trójkę. Tam gdzieś ustawiałem w którymś z poprzednich odcinków, nie? Skręć w prawo. Jedziemy tu, jedziemy. Nie mogliśmy prosto? Dlaczego nie mogliśmy prosto? Bo co? Czemu tutaj po jakichś zakrętasach mnie prowadzisz, ty głupi pilocie? Czemu mnie tu prowadzisz? Bo co? Bo tu jest szerzej, tak? No a tam mogli drogę zamknąć i środkiem bym przeleciał. Już chwilę by zamknęli drogę. Wiecie, to takie... Nie ma co się czasem wkurzać tak naprawdę, jak jedziecie na trasie i gdzieś faktycznie gabaryty lecą i na chwilę gdzieś tam drogę zamykają, bo zobaczcie, że dla wszystkich jest to sprawniej, że na chwilę zatrzymają ruch, taki gabaryt przeleci przez jakieś miejsce, on nie korkuje innych. Ale najgorzej jest, jak oni muszą, kurczę, widziałem teraz gdzieś, jak chodzili, nie? Jak jechał taki gabaryt, to dużo tych pilotów chodziło i słuchajcie, znaki drogowe musieli demontować, żeby w ogóle mógł przejechać ten gabaryt. Że to jest duża odpowiedzialność, nie? Ja bym w życiu tam naprawdę podziwiam tych ludzi. Co jest? Coś mi się bo tu pod górkę jest, widzowie, to nie wiemy, czy my dokończymy tą trasę. To moje Volvo pod górkę to musi jechać rozpędzone. Spieprzaj mi tą dziadu tą ciężarówką, bo ja muszę być rozpędzony, pod górkę mam. Już mi się... Czyli Volvo moje jeszcze do takich ładunków wielkogabarytowych jest średnie, wiecie? Jeszcze wam powiem, że moje Volvo jest za słabe. Do takich mega ciężkich. Oczywiście tam wieźliśmy jakieś tam zwykłe ciężkie, to tak, ale... Do takich wielkogabarytowych, które już są mega ciężkie i wielkie, to Volvo tak średnio daje radę, nie? Daje, ale widzieliście, jaki był początek. No możliwe, że miałem przebieg na neutralu jeszcze, nie? Ale raczej nie, bo widzieliście, że i cofałem i... Dobra, z górki jest. Ile mamy kilometrów? 36. No jest szansa spora, że dojedziemy do końca. Wy mnie tu nie kręćcie, kurde, tą telewizją, bo się aż krępuje. Ja jestem... Wstydliwy, nie lubię. Kolejny zakręt przed nami, to lepiej zwolnić, widzowie. Dobra, już widzimy chorągiewkę, flagę. Już jesteśmy prawie na miejscu. Raz jeszcze, żeby w nic nie przydzwonić, to byłoby dobrze. I teraz, zobaczcie, i teraz mi się na przykład jedzie bardzo przyjemnie, bo jest jasno, ja na przykład widzę ten ładunek w lusterku. Dla mnie po prostu ta jazda w nocy to była masakra, szczególnie, że... Zresztą w ogóle w nocy nie lubię jeździć. Samochodem zwykłym oczywiście. Ale tu w Eurotracku się spoko w nocy jeździ ze zwykłym ładunkiem, ale no nie z takim gabarytem, nie? Skrętu w lewo. Nie z takim gabarytem, widzowie. Po prostu zobaczcie, teraz mamy tam tą 8 rano i zobaczcie, jak przyjemnie. Jasno, wszystko widać. Ha, ten już mi tu drogę tarasuje. Dobra, czy ja już tu muszę jechać sam? Co jest? Czemu uszkodzenia? Już nic nie przydzwoniłem, co jest? Także jeżeli byśmy mieli, tylko to nie macie jakby napisane, nie, kiedy jedziecie, czas wam się przestawia, więc trochę szkoda, bo ja na przykład zrobiłbym z chęcią taki wielkogabarytowy po Polsce, żeby coś tam z promocja odkryć, albo po Śląsku to by mógł być hardcore, bo tam jeszcze Silesia dochodzi, no ale kurczę, nie w nocy, nie? Ten ładunek konkretny w nocy, to widzicie, no nic nie było widać w lusterkach.
Jest po prostu, on już nawet nie chce patrzeć, ale zobaczę. O, jest uszkodzony i ładunek, i naczepa. Już nawet nie ma co dyskutować. Oj! Oj! W porządku, znajdziemy inną. No i? Tam Iwona mi trasy nie szukaj, tylko powiedz, co ja mam zrobić, bo... Coś mnie wyniosło na zakręcie, nie? No i co ja mam teraz zrobić, kurde? Nieszczęście się stało, widzowie. Nieszczęście, tuż przy firmie, nie? No tego bym się nie spodziewał, że tuż przy firmie się nieszczęście stanie. Powiesiłem się, słuchajcie, patrzcie to, moje koła w ogóle... Że muszę poczekać, aż mnie trochę... Czekajcie, może mnie trochę ten ładunek jakoś zepchnie, nie wiem. Ale jest dupa, bo tam się powiesiliśmy. No, dobra, będzie kara. Widzowie, będzie kara. No i znowu będziecie się ze mnie śmiali, ale macie rację. No patrzcie, no koła mam w powietrzu, ja tu nic nie zrobię, widzowie, no. Wyniosło mnie i patrzcie, mogę sobie kręcić. Jak kręcę do przodu, to mnie trochę coś do tyłu, może tak mnie, o. Czekajcie. O, 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 o. A jadę, ale ja kręcę do przodu, ale jadę do tyłu, nie? Może tu się zaraz gdzieś, może złapię podłoże. Czekajcie, czekajcie. Teraz może w drugą stronę. Awaria pojazdu, no. O, 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 widzowie, widzowie, daję radę coś. Ale słabo. W życiu tu nic nie zrobimy, opinio. Wiecie, tu nie ma opcji, widzowie. Kurde! Mi się jakieś skróty klawiszowe od tego włączają. A czekajcie, jeszcze jedna opcja mi przyszła do głowy. Gdybym na wprost pojechał tu i zawrócił, ale nie mam gdzie zawrócić. No, to już... A tego nie można do serwisu chyba odholować, jak jest. Nie no, widzowie, kolejna porażka. Widzicie, ja się do biznesu nadaję, a nie tam do jeżdżenia ciężarówką. Mówiłem to dzisiaj, się... ale żeby tuż przy dostawie mnie wywaliło, no. Fakt, że to nie moja wina, no. No to nie moja wina, no, powiesiłem się. No fakt, że mógłbym jechać w dół, bo tu mam z górki, więc tylko bym... Tylko mnie tak obróciło tą ciężarówkę, słuchajcie. Tam jest wyżej, ta naczepa wisi. Koła mam w powietrzu, więc ja nic nie zrobię. Zobaczcie, mogę sobie marzyć, mogę sobie, nie wiem, kręcić kołami. Widzicie? Nic. Bo ja mam w powietrzu koła, także nie jestem w stanie tu nic zrobić. A tak mnie wyniosło. To jest naprawdę najgorszy ładunek. Przy tym ładunku takie jaja się dzieją. To jest najgorsze, co możecie wieść. Dobra, widzowie, no, no cóż, no. No cóż. No cóż, no. Będzie minus na koncie, no. Jeszcze będę musiał... O, widzicie? I teraz opadłem. I teraz bym mógł jechać. No i widzicie? I w tym był problem, że ja wisiałem w powietrzu i... O, tutaj jakieś przechody mi zrobili kierowcy. No to dobre i to, że nie jestem na minusie. Dobra, widzowie, no to nic. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym coś zrobimy konkretniejszego i... Ale niestety, następny odcinek zaczniemy od naprawy naszej ciężarówki, o ile w ogóle nas na to stać, a niestety nas na to nie stać. Także trzymajcie się, cześć!